porażka w Krakowie 0-2 po meczu, który chyba był najlepszy tej wiosny w waszym wykonaniu, no ale niewielkie to chyba pocieszenie. No tak, my też tak uważamy, że ta gra nie wyglądała najgorzej, no ale co z tego, jak 3 punkty zostają w Krakowie, no ale tak naprawdę to my napędzaliśmy Wisłę, no powiedzieliśmy sobie przed meczem, żeby ten uważać na te pierwsze 10-15 minut, a po naszym błędzie Wisła strzela bramkę, także no co mogę powiedzieć, no mieliśmy swoje sytuacje, ale kolejny raz nie wykorzystujemy. 3 punkty do bezpiecznego miejsca już w tej chwili was dzieli, bo to Wisła Kraków ma to bezpieczne miejsce. Mecze przed wami dosyć trudne, ta sytuacja wydaje się być coraz gorsza. No na pewno, no po dzisiejszym meczu to nie jest lepsza sytuacja, tylko coraz gorsza, no ale tu musimy patrzeć na siebie, no jeżeli zaczniemy, myślę, że ta gra ci nie wyglądała źle, no ale no jeżeli zaczniemy wykorzystywać sytuację, no to jeszcze mamy szansę na pewno, żeby się utrzymać. Czy kluczem chyba do tego, aby się utrzymać, to jest strzelanie goli, a tych jak na lekarstwo w Koronie Kielce? No tak, no za dużo ich nie strzelamy, tak jak tutaj mówię, no a sytuację sobie stwarzamy, no gdzieś tam brakuje tej zimnej krwi w polu karnym i no niestety jest na zero z przodu. To musi być bardzo mocno frustrujące, że no, czekacie jeszcze od jesieni na bramkę, no to już 3 mecze. Jak sobie z tym radzicie, tak mentalnie? No na pewno, co z meczu na mecz nie jest coraz lepiej, tylko coraz gorzej, no ale to no, musimy to poprawiać w treningu i wierzymy w to, że w końcu ta bramka przyjdzie i wygramy mecz. Zagraliście najprawdopodobniej, chociaż nie, nawet na pewno, najlepszy mecz tej wiosny, ale paradoksalnie przegraliście 0-2. No oczywiście, no marne to jest pocieszenie przy tym, że nie wywozimy tutaj stąd punktów, ale tak jak pan mówi, no na pewno zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i czuliśmy to, no brakowało no znowu tej bramki, ale no przed nami jeszcze wiele spotkań i oczywiście się nie poddajemy. Tych meczów to coraz mniej przed wami, ale jeszcze wróćmy do tego dzisiejszego, taką bardzo dobrą okazję do tego, aby pokonać Michała Buchalika, zmarnowałeś między innymi ty. No dokładnie, no gdzieś tam taka piłka sytuacyjna, gdzieś jeden z zawodników Wisły gdzieś się trochę obciął i doszedłem do strzału, no starałem się po długim rogu uderzyć, ale bramkarz Wisły dobrze zostawił nogę i obronił. Jeżeli nie będzie w ofensywie Korony Kielce zawodników, którzy będą brali na siebie ciężar oddawania strzałów i zdobywania goli, to ja to naprawdę czarno widzę, no bo to jest 23. kolejka, my co kolejkę to powtarzamy, 23. kolejka, 12 goli na koncie Korony, z czego jeden samobój, 2 karne, 9 z gry. No jasne, ciężko się tu z panem nie zgodzić, ale tak jak pan zaczął, na pewno było widać, że ten mecz w naszym wykonaniu był dobry i oczywiście znowu zabrakło tej bramki, ale wierzymy w to, że w następnych meczach w końcu zaczniemy strzelać i będziemy skuteczniejsi.